To niewątpliwie dobra wiadomość dla miłośników jazdy motocyklami, którzy nie mają uprawnień do prowadzenia tego typu jednośladów. Sejm zgodził się, aby osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogły kierować motocyklami. To udogodnienie nie dotyczy jednak wszystkich jednośladów. Aby dosiąść tak potężną maszynę, trzeba mieć specjalne uprawnienia. Konieczny jest kurs zakończony egzaminem. Po jego zdaniu kandydat pod warunkiem, że ma ukończone 24 lata, otrzymuje prawo jazdy kategorii A. I to w przypadku dużych motocykli pozostaje bez zmian. Zmiana dotyczy mniejszych jednośladów do 125 cm pojemności. Posłowie zdecydowali, że do kierowania wystarczy posiadanie kategorii B od minimum 3 lat. Warunek: motocykl musi być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. To w praktyce dotyczy skuterów. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później do podpisu prezydenta. Ta zmiana wynika z dostosowania naszego prawa do unijnych dyrektyw.